Siemanko. Dzień kolejny. Niestety dzisiaj pogoda nie pozwala na to, żeby murować, bo raz, że jest zimno, dwa, że co chwilę pada. Dlatego dzisiaj poświęcę ten dzień na takie bardziej przygotowawcze sprawy. No i tak wcześniej już miałem dogadane z kolegą, że ma trochę sklejki szalunkowej używanej w różnych rozmiarach. No i że za grosze to odda, no to postanowiłem, że to będzie dobry jakby motyw na to, żeby trochę przyoszczędzić. Bo jak patrzyłem, ile płyta SB22 kosztuje, to stwierdziłem, że no choćbym miał przy tej sklejce trochę pracy, a będę miał trochę pracy, bo jest tam trochę wykręcania wkrętów, jakichś takich innych tematów, to mimo wszystko to się opłaca, bo za sklejkę całą, na całą chatę, znaczy tak mi się wydaje, że na całą chatę, a przynajmniej na większość tych rzeczy, które będę robił, to na blaty, co prawda to będą takie blaty długości powiedzmy 1,20 m do 2 metrów maksymalnie, więc będzie trochę skręcania. Ale mimo wszystko no, za cały materiał, który myślę, że spokojnie mi starczy na obszalowanie dookoła murów, na słup, no i jakieś tam pierdoły pewnie, które tam wynikną, no zapłaciłem 300 zł, a płyta OSB, którą musiałbym kupić na ten cel, czyli potrzebowałbym, tak jak wstępnie przeliczyłem, około 16 płyt, no to wydałbym dużo więcej, bo płyta w tym rozmiarze, czy w tej grubości, a w rozmiarze 1250 na 2,5 metra to jest koszt mniej więcej tam, waha się między 90 a 100 zł, więc no tutaj 1600 a 300 zł jest jednak grą wartą świeczki i mówię, warto będzie poświęcić te parę godzin na oczyszczenie tych sklejek. No i co, i właśnie wracam sobie z przyczepką i z tymi sklejkami, także dzisiaj poświęcę ten dzień na oczyszczanie tego. Zobaczę, jeśli starczy mi dnia, to może sobie już też przygotuję część blatów, w sensie utnę na wymiar. Zobaczę, jaką potrzebuję wysokość tych blatów. To sobie potnę to od razu. No a tak będę już na bieżąco coś tam sobie wymyślał, żeby nie zmarnować całkiem tego brzydkiego dnia. Także do zobaczenia później. No więc płyty mam już obczyszczone, zajęło mi to mniej więcej godzinę czasu, wyczyszczenie ich z wkrętów, no było tego dużo więcej niż tu leży, wkręty, gwoździe, zszywki, no wszystko co może później przy cięciu na maszynie przeszkadzać i tępić tarczę, więc postarałem się jak najbardziej to wyczyścić, żeby nic nie zostało. No mam ich trochę, są w różnych rozmiarach, są tak jak tu widzicie, no to jest 1,20 m na 1,25 m mniej więcej, są wąskie, długie, szerokie, wąskie, no asortyment ich jest naprawdę dosyć duży, tu jedną taką dosyć dużą wyszarpałem, no i mam też parę takich zwykłych sklejek białych, no ale też wziąłem, bo całkiem nieźle wyglądały, więc no mogą się przydać do czegoś. Też są wąskie. No to myślę, że wykorzystam to na pewno na jakieś szalunki i tak dalej. Tym bardziej, że trochę tego będę miał. Teraz muszę to wszystko pomierzyć. Każdą płytę sobie pomierzę, żebym miał jasną sytuację, jak tego mam. Wtedy sprawdzę, jakiej szerokości potrzebuje blaty. No i co? I powyznaczam sobie, co z czego mam uciąć. No i później następnym etapem będzie pocięcie tego już na gotowe blaty, no bo najwygodniej będzie mi tutaj, gdzie mieszkam, to zrobić, bo mam maszynę. Będę miał pomoc, bo na pewno ojciec mi przy tym pomoże, a to są duże dosyć płyty, więc a chciałbym, żeby to w miarę równo wyszło, więc sobie ustawimy maszynę we dwóch i moment potniemy gotowe blaty. Zresztą nawet łatwiej będzie to przewieźć, bo na tą moją śmieszną przyczepkę to ciężko będzie to ładować znowu i bez sensu zresztą, a tak na gotowo będę miał, że pojadę sobie z gotowymi i będę mógł montować, także
Także co, zabieram się za, za pomiary. Sobie wszystko. No i nie wiem, albo sobie wymyślę jakąś robotę zaraz jeszcze, żeby tak do końca tego dnia nie zmarnować, albo może pójdę do domu, bo jeszcze muszę w SketchUpie trochę poprawić projekt stropu, ponieważ wczoraj jak przywieźli ten strop, okazało się, że jakby to powiedzieć, no nie do końca przyszedł ten, który miał przyjść, bo brałem pod uwagę typowe pustaki Teriva 1, które układa się w belki w rozstawie 600. Sam pustak ma 210 mm wysokości, szerokości jest 240 bodajże. No i generalnie taki projekt zrobiłem, no bo taki, tak było w projekcie oryginalnym, ja tak sobie też to narysowałem w SketchUpie, żeby mieć pogląd na to, jak to później układać. No ale niestety zamówiłem tak, w sumie nie dopytałem gościa z hurtowni i się okazało, że przyszło z firmy Layer. No i belki mają 140 szerokości, więc już 20 mm. Sam pustak ma, no w każdym razie też jest dłuższy, nie pamiętam ile, 560 chyba ma pustak. Wysokości ma 195, czyli 15 mm mniej jak tamten. W związku z tym też betonu będę musiał nieco prawdopodobnie więcej zamówić, aczkolwiek wczoraj już tak wstępnie narysowałem te belki. Narysowałem belki, pustaki też narysowałem, rozłożyłem je. No i generalnie się okazuje, że mniej zużyję tych, one jakoś tak bardziej pasowne są, czyli z tego wszystkiego tak naprawdę dobrze wyszło, że przyszły takie. Bo mówię, no trochę mniej będzie zabawy z docinaniem jakichś pustaków i tak dalej, bo wszystko jakoś tak lepiej tam pasuje. I co? No ale muszę jeszcze tam parę rzeczy dorysować, pomierzyć, no i ten beton przeliczyć, bo mówię, no ja miałem pod tamten strop tutaj być może trochę więcej, aczkolwiek niekoniecznie, no bo mówię, tutaj te pustaki trochę lepiej wypełniają. No miałem tam chyba w dwóch czy w trzech pomieszczeniach takie wylewki dodatkowe, bo pustak był, ułożenie pustaka to by było za dużo. Z kolei za duża dziura też jest, żeby tam powiedzmy drugą belkę położyć te riwy, no więc była po prostu taka wylewka, którą szalujemy, zbroimy i zalewamy to betonem. No i tam w dwóch miejscach udało się tego uniknąć, jakby na tyle się strop rozłożył, że sięga od ściany do ściany. Pustaki też praktycznie nie będę musiał nigdzie docinać, no tam chyba w jednym pokoju, ale to jeszcze zobaczę już na żywo, jak będę układał, jak to mi się rozejdzie, bo te pustaki wiadomo, no wymiar w katalogu jest taki, a zupełnie co innego jest na żywo. No i tak właśnie z belkami wyszło, że ja sobie pomierzyłem to jakby sam, jak wczoraj kończyłem robotę, no i wyszło mi, że belka ma 145 mm. Natomiast spojrzałem w katalog przy komputerze, jak siedziałem, no i się okazało, że ta sama belka ma w katalogu 140, no więc tu już 5 mm na każdym, no mam tych belek parę, więc znowu się rozstaw zmienia. No i to mówię, to też tak podejrzewam, że finalnie to już wyjdzie na samej budowie, jak będę układał, jak to mi się rozłoży, więc liczę na to, że jeszcze te miejsca, gdzie tam miałem jakieś, powiedzmy, miałbym jakieś małe docinki, że one się też na tyle porozchodzą, że to po prostu wszystko się ułoży i poschodzi mi. No a jak nie, no to trudno. No, w każdym razie no, betonu muszę i tak przeliczyć na to, co jest w projekcie, no żeby mnie nie zaskoczyło, że będziemy lać beton na stropa, a się okaże, że nam pół metra zabraknie na przykład. Więc generalnie trochę się tego boję. No katalog podaje co prawda, ile na metr kwadratowy stropu się zużywa, ale to też jest na metr kwadratowy stropu układanego jakby no, obok siebie, że bez żadnych żeber, wzmocnień, podciągów, jakichś tam żeber rozdzielczych i tak dalej, więc to muszę dodatkowo doliczyć. No przeliczę sobie po prostu, chyba wezmę całą powierzchnię stropu,
bez wieńców, aha, bo to też bez wieńców jest, czyli jakby obejmę, sprawdzę jaką mam powierzchnię między pustakami jakby. Do tego doliczę po prostu wieńce, osobno przeliczę, dodam to i tak samo zrobię z żebrami rozdzielczymi, bo mam tam chyba 3 żebra rozdzielcze plus 2 podciągi, no i je też jakby osobno przeliczę, no i dodam to wszystko, do tego wszystkiego dodam jeszcze, nie wiem, z pół metra sześciennego i myślę, że powinno być ok. Ale to mówię, to już jak nie znajdę sobie roboty, to pójdę przed kompem, siądę i podziałam. No, a na razie to tyle. Ja sobie idę mierzyć.